nie zawsze da się wygrać, zawsze trzeba chcieć. Hej! Dzisiaj Stal gra mecz. Hej! Pokonamy swych rywali, dajmy z siebie co najlepsze. Dzisiaj Stal gra mecz. Hej! Znów na fali nasza Stal, Stal, Stal! Jest taki stadion na skraju lasu, gdzie kiedyś stary zegar stał. Na nim drużyna od dawnych czasów w niebiesko-żółtych barwach gra. Choć nie zawsze da się wygrać, zawsze trzeba chcieć. Hej! Dzisiaj Stal gra mecz. Hej! Pokonamy swych rywali, dajmy z siebie co najlepsze. Dzisiaj Stal gra mecz. Hej! Znów na fali nasza Stal, Stal, Stal! Z Krzysiem spotykam się już drugi raz. Pierwsze moje spotkanie było, jak był trampkarzem, grał na prawej obronie w trampkarzach i w młodzikach. Później był epizod siatkarski Krzysia i myślę, że z siatkówki wyniósł swoją skoczność, taki wyskok dosiężny. Natomiast no, oceniając Krzysia, myślę, że wszyscy to zauważyli, ci, którzy chodzą na mecze, czy oglądają relacje z naszych meczy, że jest kluczową postacią w naszej drużynie, że jest, to jest moje zdanie, rozmawiam również z Krzyśkiem Kołosińskim, trenerem bramkarzy, i obserwujemy bramkarzy ze wszystkich drużyn od półtora sezonu i myślę, że Krzysio jest najlepszym bramkarzem w naszej lubelsko-podkarpackiej trzeciej lidze. Myślę, że spokojnie dałby sobie radę występować w wyższych klasach. Natomiast no, chyba z tego nie skorzysta, bo ma taką duszę artystyczną i zostanie przy naszej Stali Kraśnikowi jak najdłużej z pożytkiem dla naszej drużyny. Jaką największą zaletę ma Krzysio Mazur? Jedno trzeba wybrać. No ma ich bardzo dużo. Wydaje mi się, taką najważniejszą zaletą jest jego zdecydowanie w interwencjach jeden na jeden, bo wiele razy podejmowanie takiej trafnej decyzji, w którym momencie wyjść z bramki, skrócić kąt dla zawodnika, żeby było mu jak najciężej zdobyć bramkę, i to jest chyba ta najważniejsza cecha, właśnie podejmowanie tej decyzji i odwaga. A jaką ma największą wadę? No ciężko jest u Krzyśka znaleźć taką wadę. No zauważyliśmy w czasie transmisji, że tak raz na mecz coś się dzieje fajnego, że my jako komentujący mecz mało zawał serca nie dostajemy. Pamiętamy też ostatnią minutę meczu w Krośnie. Tak, właśnie chciałem do tego nawiązać, ale dla trenera jest to wada, że potrafi w meczu zrobić jednego babola, ale pozycja bramkarza jest bardzo obciążona psychicznie i no nieraz puszczają te nerwy. Wszyscy, jak jesteśmy w Kraśniku na stadionie, to widzimy reakcję Krzysia po każdym meczu. Wyrzuca z siebie to wszystko, krzyczy, coś tam sobie podśpiewuje. Także taki sposób rozładowania napięcia nerwowego. Natomiast w meczu tego nie okazuje, ale pomimo, że ja też uważam, że to jest wada, to, że robi ten jeden błąd na mecz. No ale cóż by było z piłki, gdyby się nikt nie mylił, gdyby właśnie wracając do meczu z Krosnem w tamtym sezonie,
wszyscy myśleli, że ładnie, gładko wygramy 2-1 po strzale Damiana w ostatnich minutach, w zasadzie w doliczonym czasie, a tu Krzysio sobie robi babolka i jest bardzo fajnie. Za moment naprawia swój błąd, bo łapie karnego. No, u nas również błąd w poprzednim meczu z Lublinianką robi karnego, za moment go łapie, i to kibicom się podoba i między innymi po to kibice też przychodzą na mecze, żeby zobaczyć jego jako bramkarza, który potrafi sknocić, a za moment naprawić to samo. Bramkarza, bardzo pewny punkt w drużynie. Bardzo fajnie jest mieć takiego kogoś za swoimi plecami, bo wiemy, że nawet jeżeli nam coś nie wyjdzie, to Krzysiek jest w stanie to odratować. Jakie ma największą według Ciebie zaletę? Największa jego zaleta to chyba gra na przedpolu. Bardzo dobrze gra nogą, i jego kocie ruchy. Ale na linii też sobie radzi nie gorzej. Wybronił piękną sytuację z Krosnem, a kilka razy obronił rzuty karne. Tak jak powiedziałem, jego kocie ruchy właśnie to robią, tak? Czy to jest na linii, czy troszeczkę przed linią, jest w stanie złapać niemożliwą piłkę. A jakie ma wady? Co powinien jeszcze poprawić, nad czym popracować? Co byśmy mogli trenerowi Kołosińskiemu poradzić? Chyba czasami skupienie, bo może się rozkojarzyć. Pewność siebie ma bardzo dużą, ale czasami za dużą, tak? Ale ogólnie chyba ma więcej zalet niż wad. To już jest inna sprawa. Krzysiu poza boiskiem jest duszą towarzystwa. Duszą towarzystwa, umie zorganizować imprezę, umie rozbawić towarzystwo. Nie wiem, co tu jeszcze, bo się okaże, że za bardzo tutaj cukruję, ale tak jak powiedziałem, artystyczna dusza, zwariowany, inaczej się ubierający, oczywiście modnie, w drużynie jest bardzo lubiany, nie ma chyba takiego zawodnika, mi się wydaje, że w całej społeczności piłkarskiej nie ma człowieka takiego, który by Krzysia nie lubił. Bardzo fajny chłopak, poukładany, mądry, inteligentny. To tworzycie tą zgraną paczkę, ale jaka jest rola Krzysia Mazura w podtrzymaniu dobrej lub złej atmosfery w drużynie? A Krzysio gada, tak? Tutaj jest... Samo mówi za siebie, tak? Za każdym razem, kiedy jest taka cisza, Krzysio potrafi to pogonić, tak? Że wszyscy nagle ożywają. Nawet prosty przykład jest na treningach, jak jest taka cisza, spokój na treningu, coś nie idzie. Krzysio zaczyna krzyczeć i już wszystko się to nakręca. A Krzysio intensywnie, jak słyszeliśmy w wywiadzie z nim, poszukuje żony. Czy macie pomysł, jak mu pomóc? Oj... Ciężko powiedzieć. To chyba tylko on sam może sobie w tym poradzić. może jakieś portale internetowe. Dobra rada. A Krzysiu też jest znany jako fan muzyki. Czy odpowiada Ci muzyka Krzysztofa? Ponieważ czasami jak w autobusie zapoda, to widzę, że cisza taka z tyłu. Jakoś dajemy radę. I w szatni, i w autobusie. Ale teraz przyjemnie posłuchać tego radia, tak? Nie jest Krzyśka płyta, więc jest fajnie. Krzysiu, dlaczego pozycja bramkarza? Słyszeliśmy, że w młodszych grupach grałeś na obronie. Na innych pozycjach, a tu nagle bramkarz? Ale ja nie grałem, to... Samo się grało? Proszę się spytać trenera naszego obecnego, prawda? Właśnie on powie, że grałeś na obronie. To bardzo dziękuję za jego słowa, że grałem, prawda? Nie, kopałem sobie tak. Na obronie czy na pomocy? Ja pamiętam, że jeden raz strzeliłem bramkę i to było jak kopałem na prawej pomocy. Ale byłem kojarzony z prawą obroną, czy tam z lewą obroną, ogólnie jako boczną obrońcą, tak. I później epizod w siatkówkę, to było za czasów gimnazjum. Ja byłem w gimnazjum, a następnie już właśnie jak poszedłem do liceum, to od wakacji zacząłem sobie tam pokopywać troszeczkę w nogę właśnie na pozycji właśnie rzekomego bramkarza.
dlaczego mówisz rzekomego, uważany jesteś za jednego z najlepszych zawodników na tej pozycji w trzeciej lidze. A kto tak mówi? Wiele osób już tak nam mówiło, nawet do kamery. Jakby to dziewczyny mówiły, to bym chciał znać numer tej dziewczyny, która to mówiła, bo szukam żony. Nie, śmieję się, ale to miło takie coś słyszeć, natomiast lubię to robić, bo jestem okażony, że jestem takim troszeczkę frikiem, no nie? Taki dziwny jestem, no nie? I przez to jestem kojarzony na pozycji bramkarza. A ja wolę być takim odmiennym, prawda? Nie chcę być tak jak każdy, tylko chcę być sobą i cieszę się, że ludzie właśnie przez pryzmat tego, że jestem bramkarzem, to mnie postrzegają, że jestem inny i jakiś tam w miarę wyjątkowy. To znaczy, no generalnie na boisku dwóch wariatów powinno być: bramkarz i lewoskrzydłowy. Oj, pierwszy raz słyszę, szczerze, pierwszy raz od pana słyszę. To za czasów Dejny, Gadochy i tak dalej mówiło się zawsze, że na bramce i lewoskrzydłowy. Ale to było przed wojną jeszcze na Oprawie. To było dawno w Czeczeniu. No bo, nie, to było wieki temu, kurczę, no nawet powiem szczerze, że mój serdeczny przyjaciel Damian Piedro nawet tego nie pamięta, prawda, a on jest tutaj najstarszym zawodnikiem, no nie, i on tego nie pamięta, więc to musiało być wieki temu. W jaki sposób przygotowuje się do meczu? Tak, nie wiem, nie, świruję, ale tak naprawdę to nie ma jakiejś takiej reguły, prawda, której bym się trzymał ściśle, natomiast zawsze staram się jakoś w miarę wcześniej wstać, jeżeli to jest oczywiście rano mecz, co nam się zdarza teraz już na wiosnę, to muszę wcześniej wstać, żeby troszeczkę być takim ożywionym. Natomiast zawsze mam sprzęt złożony w kosteczkę, to co już pokazywałem wcześniej. Później jeszcze raz go składam, żeby był złożony do torby. I przede wszystkim wszystkie czynności to są z muzyką związane. Zawsze z muzyką robię sobie, nie? I pośpiewuję czasami. Tak, więc, ale generalnie to jest, nie ma jakiejś takiej żelaznej zasady, natomiast zawsze muszę mieć czyste ciuszki, prawda, czyste rękawice, które są już uprane dzień lub dwa dni po meczu tym poprzednim. Buty, rzecz jasna, już dwa dni przed meczem, czy tam dzień nawet przed meczem, już to też czyste, więc wszystko jest, jeżeli chodzi o sprzęt, jest przygotowane. Kwestią głowy zostaje, prawda, ale to z tego co wiem, z tego gdzieś tam czytam, czy tam rozmawiam z kolegami, ze znajomymi, to zawsze jest tak, że każdy sobie układa tam mecz w głowie. No i ja też taki jestem, że zasypiając lub też jakoś tam mając wolną chwilę, to myślę sobie o pewnych sytuacjach, nie? Jakie mogły wystąpić, albo jakie były w poprzednim meczu. Tak analizuję sobie troszeczkę, no nie? Czy analizujesz swoje błędy? A zdarzają się? Ustaliliśmy z trenerem, że raz na mecz. Zaraz. Jak to raz? Ja nie mówię, że konsekwencją jest strata bramki. Nie, domyślam się. Nie, od tego... No, wspominaliśmy słynny mecz z Karpatami w Krośni. Kiedy to było znowu? Kurczę, nie wyciągajmy brudów taki. To było dawno temu, wykasujmy to. Natomiast nie, z trenerem Kościńskim rozmawiamy na ten temat. Zawsze tam, kiedy się spotykamy na pierwszym treningu z trenerem Kościńskim po meczu, to sobie właśnie mówił, co mogło być dobrze, co było źle, co było w miarę, co to mogło być inaczej zrobione. To tak to wygląda. To z trenerem Kościńskim bardziej. A czy cieszysz się, że Stal Krasnik ma trenera specjalnego od bramkarzy? Bardzo. To mi bardzo pomaga i już tam nie chodzi nawet o mnie, prawda, ale o tych chłopaków młodszych, prawda, czy o Kubę, czy o Piotka, czy nawet o Dosie. To im to dużo daje. Zresztą my jesteśmy z taką specyficzną grupą, prawda, jeśli chodzi o bramkarzy, ręczników. Żeby to nie było, że się wywyższam, że jestem bramkarzem, prawda. I taki trening to jest nam bardzo, bardzo potrzebny, jak nie dwa razy w tygodniu, nawet trzy razy w tygodniu, prawda. Zresztą ja z trenerem Kościńskim bardzo lubię pracować osobiście i mógłbym z nim całe 7 dni trenować. I to jest bardzo pożyteczne, tak. Jak oceniasz naszych młodszych bramkarzy? No, to są świetni fachowcy w swojej dziedzinie. Póki ja tu jestem, to jeszcze nie dam im szansy pobronić tak dużo. No chyba, że jakaś czerwona kartka. Tak. Było raz, tak? Wszystko to pamiętam. Ale nie. Póki ja jestem, to nie pozwolę im... Nie to, że jestem hamem czy coś takiego, prawda? Ale jestem dobrym kolegą i póki ja tu jestem, to nie chcę jeszcze dać im szansy bronić. Natomiast oni są przegodnymi następcami moimi. Więc Kuba czy Piotrek, a nawet Dosia, prawda? Ale tych dwóch, Kuba i Piotr, się to bardzo sobie cenię. Zresztą bardzo lubię z nimi współpracować, prawda? Na treningu i podczas rozgrzewki, bo często jest też taka rotacja, jak zauważyliście, że raz na meczu jest Kuba, raz jest Piotrek. Ale to są w porządku chłopcy i życzę im jak najlepiej, ale na razie póki co ja muszę być numerem jeden, chociaż na koszulce 22. Jak ci się gra z naszymi obrońcami? To jest rewelacja, współpraca. Poza tym, że na boisku fajnie się dogadujemy, prawda? To poza boiskiem jesteśmy takimi fąflami, prawda? Czy Steven, w sensie Mateusz, czy Pietrek, Damian,
czy Gafi dojeżdżający, czy na Grzesio, nie, to z tą czwórką ja tam jestem jakoś tak mocno związany. No czasami też Kłynio, prawda, jest na tym lewej obronie, to zależy, ale z nim tak samo, jest dobra sztama. Ale tak szczerze mówiąc, to tak najbardziej trzyma właśnie z Piotrkiem i ze Stevenem. To się najczęściej spotykamy, bo oni są z Kraśnika, więc się najczęściej widzimy. Ale to jest rewelacja z nimi. Jesteście, rozumiem, formacją bardzo zgraną, tak? Bo widać to zwłaszcza na wiosnę, gdzie tracimy bardzo mało bramek, bo teraz mamy 6 mecz i dopiero 3 bramki straciliśmy. Tracimy mało bramek, bo dobrze przepracowaliśmy okres zimowy. Tak to było, natomiast jesteśmy taką formacją i do tańca, i do różańca, mi się wydaje, bo jeżeli jest... trzeba poświętować, to świętujemy, prawda? Jeśli trzeba popracować, to też popracujemy dobrze. A powiedz mi teraz o twoich wyczynach w telewizji, bo na pewno to wszystkich interesuje. Jak to wspominasz i jakie są tego efekty? A może nie ma żadnych efektów oprócz wspomnień? Znaczy nie. W telewizji to teraz ja bryluję w tym momencie, prawda? To była historia, to był taki krótki epizod, prawda? Ale bardzo fajny. Przygoda mega. Do dzisiaj ciąży na mnie miano celebryty, prawda? Jak to tam kiedyś było w komentarzu, jednym drużyna wywiadowców, celebrytów i jubilerów, prawda? To określało każdego z nas, bo wywiady dajemy, prawda? Jubilerzy, no bo tam wiadomo, coś tam chyba związane z pierścionkami, z jakimś diamentem ponoć. No i celebrytów, bo tam no też Filip, prawda? Brał udział w programie tam telewizyjnym. I to ciąży na mnie, ale to jest bardzo przyjemne, prawda? Bo za każdym razem chłopaki wykorzystują tą sytuację, prawda? Że brałem gdzieś tam udział w jakimś programie. Ale to nie na zasadzie tego, żeby mnie dobić, żeby jakoś tam tak bardzo pojechać, tylko żeby się podśmiać, żeby była atmosfera. I to mi nie przeszkadza i wręcz przeciwnie, bardzo chętnie się dołączę do takich tam żartów. No. Co było bardziej stresujące, występ w telewizji czy mecz ligowy? O kurczę, bardzo dobre pytanie, wie pan. To takie... to musiałbym się głębiej zastanowić nad tym. Ale przed meczem chyba ze swoim doświadczeniem to już nie ma aż tak dużego stresu, raczej taki mobilizujący stres, nie? Natomiast występ taki telewizyjny na antenie ogólnopolskiej to było chyba pierwsze twoje przeżycie. No tak, z tego co mi jeszcze na koledzy powiedzieli, dokładnie Filip, że gdy oglądał ten program, to widział, że ten pierwszy moment bodajże, tam pierwsze 5 minut, czy nawet nie, mówi do mnie, że ja byłem bardzo zestresowany, bo tak było widać po mojej twarzy. Może tak było? No już zresztą tego nie pamiętam. Nigdy się nie pamięta tych pierwszych momentów, bo jakoś to szybko ucieka. Czyli szybko... jednak był stres. Był. Tak, był. No to tak, tak. Już wytłumaczyłem to, że był. Ale mecz jest inny stres. To jest taki stres właśnie, tak jak pan powiedział, pozytywny i sportowy. To jest już inny stres niż taki gdzieś tam, co trzeba było innego robić. Czy nawet prowadzić mszę, czy coś takiego. To już jest inny zupełnie stres. No ale wspomnienie miłe chyba z telewizji. Bardzo. Do tej pory utrzymuję kontakty z tą koleżanką, prawda? Z tą Julianną. No mówiłeś, że szukasz żony, a już masz praktycznie Julianna, tak? Nie. Życzymy wszystkiego najlepszego. Mogę serdecznie pozdrowić z tego miejsca, jeśli by kiedykolwiek to oglądała, prawda? Juliano, pozdrawiam ciebie. Natomiast programu nie wiesz... zresztą, jest taka zasada. Na dyskotece i w programach się nie szuka żon, ani dziewczyn. Więc... ciekawa zasada. Nie, jest taka zasada, to jest taka, nie mówię, że święta, bo oczywiście nie będę tutaj mówił o takich rzeczach, ale taka zasada jest, że na dyskotece i w programach jakichś takich się nie szuka żony. No. Więc ja nie szukałem żony, była bardzo fajna przygoda, poznałem Juliannę i w sumie tyle, mamy kontakt facebookowy, jakiś tam telefoniczny leki i to wystarczy, jest w porządku tak, jak jest. To wróćmy teraz do meczu. Często po meczu obserwujemy u ciebie takie skrajne reakcje, od euforii do... Do takiego bardzo gorzkiego żalu. Tak, tak, to jest, bo jestem bardzo skrajnym człowiekiem ogólnie chyba. W życiu tak mi się wydaje, bo raz się cieszę, chociaż w zasadzie większość czasu jestem ucieszony, natomiast jak jest coś źle, to faktycznie od razu potrafię z uśmiechu, z banana mogę zejść na taką minę, prawda? Ale to się wiąże z tym, że zawsze chcę wygrywać, no nie? I to się z tym wiąże. No to bardzo dobra cecha sportowca każdego, prawda? Tak, ale po dzisiejszym meczu, jeśli to chodzi panu o dzisiejszy nawet mecz, no nie, to... też nawiążę już nawet, nie, czy uprzedzając pytanie, czy nie uprzedzając pytania. No uprzedziłeś. No, to chodzi mi o tą bramkę, prawda, którą straciliśmy, to do siebie mam taki żal, prawda, bo jakoś tam byłem źle ustawiony. Jakoś wydawało mi się, że ta piłka była taka do obrony i można było zażegnać to i skończyć na 1-0 z przodu, no nie? Ale ja siedziałem akurat w czasie transmisji na linii strzału, dokładnie tak jak strzelał z lewej nogi z kiba i pociągnął w twój lewy słupek, no to po prostu strzał Stadiony Świata. Jak zobaczysz to w relacji, to zobaczysz, że mało który bramkarz by to wyciągnął. To dziękuję, że pan mnie teraz broni, no nie? To nie, naprawdę, no to jakbyś to obronił, no to słuchaj, ekstra klasa, ale nie Polska, tak? Fajnie by było, jakimś ciepłym krajem sobie zagrać.
Nie, ale tam murawa jeszcze nie dość, była śliska, prawda? To jeszcze ta piłka, gdyby leciała w górze, to mogła być wolniejsza, no nie? Bo się by wtedy nie odbija od tej ziemi. Nie zrobiłby tej kaczki, nie przyspieszyłaby na boisku. Ale się odbija raz i dostała takiego pędu głupiego. Zresztą ja byłem troszeczkę bliżej prawego słupka, aż za bardzo prawego słupka, więc tak mi się wydaje. Nie wiem, jak to było widać w telewizji czy na ekranie, natomiast ja uważam, że byłem za bardzo. No ale się skończyło tak, jak się skończyło. Chwała chłopakom za to, że zostawili dużo zdrowia, bo to mimo wszystko to był derby, prawda? To jest Lubelszczyzna, lubelskie derby były i w takich meczach jest bardzo ciężko o jakikolwiek punkt, tym bardziej na wyjeździe, więc ja się nie cieszę z tego punktu ze swojej strony, natomiast cieszę się, że chłopaki podłali temu zadaniu i oni wywalczyli ten remis, no nie ten punkt. To cieszy. Teraz powiedz na koniec, kończy się mecz i co przeżywasz jeszcze? Bo podobno w różnych rodzinach to jest różnie, to zdradzały nas żony naszych piłkarzy, że potrafi być tak, że po przegranym meczu 3 dni się nie odzywają, duszą to w sobie i tak dalej. Jak ty przeżywasz porażki, zwłaszcza porażki, bo wiadomo, jeżeli wygrywamy, no to jest jakaś mała imprezka, spotkanie i wszyscy się cieszą. Natomiast jak jest porażka, to długo rozpamiętujesz, czy szybko wracasz do rzeczywistości? Wracając do tematu żon, to pewnie jest tak, że może koledzy moi mają ciche dni z nimi, więc to może stąd się to wszystko przedłuża aż do 3 dni, czy tam do 4, czy może mniej. A ze mną, nie powiem, że, bo rodzice cierpią na tym, na moich humorach takich, prawda, po meczu, jeżeli przegramy, czy tam zremisujemy, czy tam po prostu jestem niezadowolony, to jakiś tam sposób odczuwają to, bo jestem taki skryty i niedostępny, prawda, jakoś tam sam się tam wyciszyć i sobie sam siedzieć w pokoju. A jak jest fajnie, jak jest wygrany mecz, to się dzielę tą radością i jest od razu inny jest głos mój, barwa głosu. No i rzeczywiście ja zawsze sobie śpiewam, no nie? Jak wracamy czy coś, to zawsze jest mój głos słyszany z tyłu, bo śpiewam. I tak to wygląda. Jak spędzisz przyszły tydzień tuż po świętach, ponieważ gramy dopiero w niedzielę, także dosyć dużo czasu, w końcu trochę oddechu, prawda? Dla niektórych zależy, prawda? Koledzy mają tam szkołę, mają tam inne obowiązki, natomiast ja na pewno będę zbijał wagę. Nie no, żartuję, oczywiście dużo nie będę, ale w poniedziałek zamierzam kogoś tam zlać, tych moich śmiesznych koleżków z osiedla. Od wtorku zaczynam pracę nad nauką anatomii, także tak, bo w sobotę albo w piątek wyjeżdżam do Warszawy na studia, żeby w niedzielę wrócić właśnie na mecz z Hetmanem. Przypomnij jeszcze wszystkim, gdzie studiujesz i jaki kierunek. Przedstawię się tak, jak przedstawiłem się w programie Coś tu się kroi. Nazywam się Krzysztof Mazur, mam 25 lat, no tak. 25 już lat i studiuję, jestem studentem AWF-u w Warszawie, kierunek wychowanie fizyczne. Znak zodiaku, wodnik. Także... O, to tak samo jak ja. Tak? Ale z którego miesiąca? 1 lutego. No to ja 10, czyli jedynka jest z przodu, wszystko się zgadza. Powiedz, czy wiążesz swoją przyszłość, na koniec już, żeby cię już nie męczyć, bo to czas świąteczny, czy wiążesz swoją przyszłość ze Stalą Krasi? Nawet gdziekolwiek bym był, gdziekolwiek indziej na świecie bym był, prawda? Czy w Tajlandii, czy nawet w dalekiej Australii, albo gdzieś tamkolwiek, no nie? To zawsze serduszkiem za tym miastem i za tym klubem będę. To masz jakąś propozycję z Kuala Lumpur? Bo... nie, bardzo chętnie zmieniłbym klimat, żeby poznać nowych ludzi. Ja bardzo jestem otwarty, nowe kontakty, prawda? I stąd, nie, żartuję oczywiście z tymi tam, że gdzieś bym tam wyjechał, no ale swoja przyszłość, nie wiem, w sumie sam nawet nie wiem. Jestem człowiekiem, który póki co żyje jakoś tam z dnia na dzień, prawda? I tak to wygląda. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, gdzie bym nie był, to zawsze tam serduszko jest dla Stali. I tak chyba pozostanie. Tak powinno zostać. Dyplomatycznie. Starałem się, bo obserwowałem wywiad Damiana, mojego kolegi Pietronia, prawda? I staram się jego tam te zagadnienia... No tak, ale on z racji wieku chce już zostać politykiem, jak deklarował po wywiadzie. Natomiast ty chyba jeszcze parę lat pograsz jako piłkarz. Czy jako piłkarz? Nie, piłkarz to pogra Filip, prawda? I z tego miejsca mu to serdecznie życzę oraz Rura zapewne. Daj Boże wszystkim, no, ode mnie z drużyny. Natomiast ja to... jestem celebrytą, no. To ja nie mam pojęcia, co będę w życiu robił. Ważne, żeby było, aby zdrowie, prawda? Jeśli jest zdrowie, to tam wszystko już pójdzie jakoś tam z górki, prawda? No i żeby żonę znaleźć, bo mi bardzo mama naciska na żonę, bardzo, nie? Z tej strony mamę pozdrawiam, mamusiu. Ale zdradziła imię żony, bo jak naciska na żonę, to znaczy, że już ma chyba dla ciebie wybrankę. W sensie naciska na żonę, że wymaga ode mnie, żebym znalazł sobie żonę. Tak, bo już mam 25 lat, bo jestem bardzo stary. Co tylko moja rodzina uważa, że jestem stary, prawda? Natomiast wszyscy inni wokół mówią, że jestem bardzo młody. A ja się czuję na tyle, na ile wyglądam, czyli wyglądam na 18 prawie lat, 19, świeżo po maturze. I niech tak zostanie. Krzysiu, na koniec parę słów dla kibiców Stali Krasi.
z tego miejsca po raz kolejny powiem. Serdecznie Was pozdrawiam, drodzy kibice. Przychodźcie jak najliczniej na nasze mecze, wspierajcie nas. Nawet po przegranym meczu zostańcie na tym murku i nie musicie klaskać, ale przynajmniej zostańcie i powiecie parę tam ciepłych słów. A jak wygramy, to zostańcie, bandę świru zawsze zaśpiewamy. W zasadzie tyle, prawda? Wspierajcie nas słowem, duchem oraz modlitwą, bo też jestem wierzącym. Trzymajcie się. Na wszystko ma jakiś sposób, więc o porażkach nie myśli nikt. Za nami różne koleje losu, przed nami awans na sam szczyt. Choć nie zawsze da się wygrać, zawsze trzeba chcieć. Hej! Dzisiaj Stal gra mecz. Hej! Pokonamy swych rywali, dajmy z siebie co najlepsze. Dzisiaj Stal gra mecz. Hej! Znów na fali nasza Stal, Stal, Stal! Choć nie zawsze da się wygrać, zawsze trzeba chcieć. Hej! Dzisiaj Stal gra mecz. Hej! Pokonamy swych rywali, dajmy z siebie co najlepsze. Dzisiaj Stal gra mecz. Hej! Znów na fali nasza Stal!